Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przechodzę do Was z ostatnim, trzecim haulem zakupowym z Rossmana z promocji minus 49%. Oprócz tego, że właśnie skupimy się na tej promocji, to dodatkowo powiem Wam, co kupiłam na promocji w Naturze minus 40%, bo powiem szczerze, że z tych rzeczy jestem chyba trochę bardziej zadowolona i taka podekscytowana niż z tego, co kupiłam w Rossmanie. Zaczniemy od Rossmana, żeby wszystko było po kolei. Dzisiaj byłam w Rossmanie, bo nie miałam kiedy niestety i kupiłam cztery rzeczy. Byłam w Rossmanie w Reducie w Warszawie, to jest naprzeciwko Blue City, gdyż tam jest szafa Revlonu. Niestety ta szafa Revlonu pojawiła się dopiero od tego tygodnia. Gdyby była ona wcześniej, to na pewno kupiłabym w pierwszym tygodniu produkty z Revlona do twarzy. No ale niestety szafa Revlonu tam powstała dopiero teraz. Więc po pierwsze te stery były świeżutkie, nowiutkie. Po drugie, asortyment był naprawdę niezły, jeżeli chodzi o tą kolorówkę do ust i paznokci, więc można było spokojnie sobie wybierać. W innych szafach już było dużo, dużo gorzej. Ja bardzo chciałam kupić sobie ten matowy błyszczyk, pomadkę z Bourjois, ale niestety wszystkie były wykupione, oprócz takich bardzo ciemnych, nietwarzowych kolorów. No ale trzy rzeczy z Revlonu kupiłam i pokażę je dwie od razu. Są to pomadki. To są pomadki Color Boost i wersja Matte Balm. I ja wybrałam dwa kolory. Pierwszy kolor to jest taki beżowy, nudowy kolorek. Kredka jest wykręcana. I to jest piękny kolor beżu. Bardzo ładny kolor w drogerii, kiedy oglądałam, to po prostu zachwycił mnie, bo na ustach powinien wyglądać bardzo, bardzo naturalnie, tak nudowo, co jest bardzo fajne. Więc to jest kolorek 230, a drugi kolorek, jaki wybrałam, taki intensywnie pomarańczowy, jest to kolor 235. Jest to już taki zdecydowany pomarańczowy kolorek, ale on pięknie wygląda na ustach, tak jakby trochę łososiowo, ale bardzo intensywnie, bardzo fajny kolor. I powiem Wam, dlaczego kupiłam te kredki i to aż dwie. Jakiś czas temu dostałam w prezencie z Anglii właśnie z tej serii dwie pomadki. Pierwsza to jest 220 i to jest taki bardzo intensywny różowy kolorek. To jest taka fuksja, powiedziałabym już. Przepiękny, intensywny. A drugi, który dostałam, to jest taka czerwień, ale ta czerwień jest z serii Lakier. Lakier Balm. A reszta tych kredek, które Wam pokazałam, jest z serii Matte. I ta czerwona pomadka z tej serii Lakier, to jest po prostu taka bardzo, bardzo intensywna czerwień i ona pięknie błyszczy się na ustach, tak jakbyśmy miały normalnie, ja nie wiem, taki bardzo błyszczący błyszczyk jeszcze na sobie. Tą czerwoną pomadkę mam w stroju dnia na biało. Tam mam takie czerwone, intensywne usta i to właśnie ta pomadka, także
po tym jak dostałam te dwa kolorki, byłam tak zauroczona tą serią, że po prostu postanowiłam ją zakupić w Polsce. Jednak dużą barierą dla mnie to była cena. Za te kredki normalnie płaci się 49,59 w Rossmanie, a w innych drogeriach potrafi być cena jeszcze droższa. Więc sobie pomyślałam, że nie no, bez przesady, nie dam za kredkę nawet najfajniejszą 50 zł albo i więcej. Więc jak usłyszałam, że jest promocja właśnie w Rossmanie, to zaczęłam drążyć, czy Rossmann ma Revlon. I okazało się, że Revlon jest, ale bardzo mało drogerii ma szafy Revlonu. Więc pojechałam na drugi koniec miasta, jak dla mnie, złapałam właśnie szafę Revlonu. I właśnie z ceny 49,59 zeszło mi do 24,30. Z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i powiem wam szczerze, że to jest taki mój hicior tych zakupów. Te dwie pomadki w kredkach matowe, przepiękne. To co wam jeszcze o nich powiem, są to pomadki matowe, ale one kompletnie nie wysuszają ust, delikatnie chłodzą usta i przepięknie prezentują się na ustach, także te dwie zakupiłam. Następną rzeczą, jaką kupiłam, jest to dość znany i sławny balsam do ust, taki, który koloryzuje, i to jest Revlon Color Boost, intensywny kolor i trwały efekt lśniących ust. Skutecznie nawilżająca, pielęgnująca formuła na bazie masła shea i masła kokosowego. I ja mam tutaj kolorek 005. I słuchajcie, to jest w ogóle kolor, który mam teraz na ustach. To jest taki bardzo jasny, różowy kolor, ale on prawie nie koloryzuje. Jest taki bardzo neutralny, dość mocno przeźroczysty i nie ukrywam, że to jest świetna opcja, kiedy się spieszymy, nie mamy czasu na dokładne malowanie ust z lusterkiem. Poza tym to, jak ten produkt nawilża, to jest po prostu rewelacja. Ja taką szminkę już mam, którą dostałam od Ani, te kredki, tylko że ja mam w takim pomarańczowym jakby kolorze, coś tam Apple w nazwie jest, a chciałam bardzo mieć coś bardzo jasnego, bardzo neutralnego. No i właśnie ta pomadka mi się tak fajnie trafiła. Normalna cena tej pomadki to 39,99, a ja ją kupiłam za 19,59. Także cena, myślę, bardzo, bardzo okej. Następną rzeczą, jaką wam pokażę, jaką kupiłam, jest to produkt, który używam od, myślę, 2 lat. Jest to odżywka Everline 9 w 1 Total Action. Skoncentrowana odżywka z serum do paznokci. I powiem wam tak, ja wiem o tym, że tą odżywkę jedni kochają, jedni nienawidzą, jednym pomaga, a innym robi krzywdę. Więc uczulam was, że jeżeli kupicie tą odżywkę i poczujecie na paznokciach mrowienie, szczypanie, pieczenie, nie wiem jak to nawet jeszcze nazwać, ale jeżeli poczujecie coś nieprzyjemnego, od razu ją zmywajcie i już nie próbujcie, bo można sobie z nią również zrobić problem i krzywdę. Ale na mnie ta odżywka działa bardzo dobrze. Jak ja tą odżywkę używam? Ja po prostu przed malowaniem paznokci nakładam jedną warstwę tej odżywki i potem już normalnie maluję paznokcie, jakim tam chcę, lakierem. Paznokcie naprawdę są super twarde, dobrze przygotowane na naniesienie kolejnego produktu.
moim zdaniem bardzo, bardzo fajny produkt, ale tak jak mówię, trzeba uważać. I ta odżywka Everline kosztuje normalnie 15,99, a ja dałam 7,84. Także bardzo się cieszę, bo moja poprzednia buteleczka już dogorywa i będę miała już następną, jak mi się już całkowicie skończy. Także polecam, jeżeli mieliście styczność, nie robi wam krzywdy, to warto zwrócić na nią uwagę. Okej, okay. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Rossmann. I teraz wam powiem króciutko o naturze. W zeszłym tygodniu był tydzień minus 40% na całą kolejówkę w naturze. Ja ponieważ mam ogromny sentyment do natury, bo uważam, że tam są jedne z lepszych kosmetyków drogeryjnych. Chodzi mi tu głównie o produkty marki Sensik, My Secret, Kobo. Bardzo lubię tam chodzić i zaopatrywać się w różne produkty. Oprócz podkładów, tak szczerze wam powiem, bo podkładów raczej nie kupuję z tych firm, ale cała reszta jest po prostu mega. No i poszłam, żeby sobie popatrzeć, pomacać, zobaczyć co jest nowego, może coś by mnie zaciekawiło, coś zachwyciło i powiem wam szczerze, że poległam, bo kupiłam 4 rzeczy i to są naprawdę mega, mega perełki. Pierwsza rzecz, jaką chcę wam powiedzieć, jest to korektor kamuflaż z Catrice. Ja nie sądziłam, że Catrice ma tak dobre produkty. Testuję je od kilku dni i jestem tak mega zachwycona, że jestem w szoku. Myślałam, że to nie będzie takie wielkie wow, a okazuje się, że naprawdę mają świetne kosmetyki. I tu mam kamuflaż z Catrice 010 Ivory. I słuchajcie, tego koloru ja nigdy nie mogłam spotkać i znaleźć. No nigdzie, po prostu Hebe, Natura, no nigdy nie mogłam tego koloru dorwać, bo to był najbardziej popularny i rozchwytywany kolor. I okazało się, że w momencie, kiedy ja przyszłam, to w Naturze, w Bemowskim Centrum Handlowym, akurat mieli dostawę i przyszły te 0,10. Kamuflaż jest bardzo jasny i bardzo kryjący, jak to kamuflaż. Bardzo fajna konsystencja, słoiczek, więc fajnie pędzelkiem nabrać. Palcem już trochę gorzej, bo ja nie lubię grzebać słoiczka z palcami, ale bardzo się cieszę, że kupiłam ten produkt. Niestety nie będę mogła wam powiedzieć dokładnych cen tych rzeczy, które kupiłam, ponieważ wyrzuciłam paragon. Tak, więc nie będę mogła wam powiedzieć dokładnych cen, ale za ten korektor dałam coś koło 8 zł po przecenie. Następną rzeczą, jaką kupiłam, jest to z Catrice kredka rozświetlająca. Ona jest taka wysuwana. O. I to jest taki kolor szampański. Bardzo ładny. On mi bardzo przypomina kolorem Merylu z The Balm. I to jest kolorek 010 A-Like. I to jest świetna kredka, żeby rozświetlić tutaj wewnętrzny kącik oka. Ja dzisiaj ją mam też troszeczkę na linii wodnej, ale już pewnie nic nie widać, bo ja jestem od rana w tym makijażu. I bardzo, bardzo fajna konsystencja, bardzo ładnie się nakłada, śliczny kolor. Za tą kredkę dałam troszkę mniej niż 10 zł. Niestety muszę powiedzieć jedną rzecz, na którą się trochę wkurzyłam i myślałam, czy w ogóle brać tą kredkę. Niestety były dwie kredki, z czego obie były po prostu otwarte i ewidentnie używane. Czyli klienci zamiast chwycić za tester, który był na dole, leżał sobie, po prostu łapali za te kredki i krach, ciach, ciach,
no bo po co brać tester? Także byłam niejako zmuszona brać taką używaną kredkę, bo już nie było innych. Ja sobie oczywiście ją zdezynfekowałam, bo nie widzę innej opcji, ale to nie jest fair. To jest, nie jest fair i powiem wam jedno, jeżeli macie sytuację, w której nie ma testerów, idźcie zawsze do sprzedawcy, bo to jest w gestii sklepu, żeby były testery. Otwieranie produktów w sklepie, tak wiecie, samowolka, jest po prostu nie fair wobec innych klientów i myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Następną rzeczą z Catrice, ostatnią z Catrice, są to cienie. I po co mi kolejna paletka cieni? Zaraz mi powiecie. I ja też sobie tak myślałam, dopóki nie zobaczyłam tych cieni, jakie one są. Ja dzisiaj mam tymi cieniami zrobiony makijaż, a dokładnie tym środkowym, takim różowawym, tutaj na środku powieki mam. I to jest paletka cieni po prostu rozświetlających. To są cienie bardzo mocno satynowo-perłowe. One nie mają żadnych drobin, nie mają takiej chamskiej perły, ale są przepięknie iskrzące, takie świetliste, przepiękne kolory do każdego makijażu. Mamy tutaj kolor biały, taki bardziej żółty, różowawy, brązowy, szary i złotawy. Przepiękne kolory w każdym makijażu po prostu przydadzą się na 100% właśnie, żeby rozświetlić to oko. I to jest paletka Absolute Bright. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ja bardzo dużo mam cieni, ale ja jestem maniaczką matowych cieni i czasem jest tak, że kiedy chcę rozświetlić po prostu sobie oko, to ja nie mam czym. I to był do tej pory taki mój mały problem i zagwozdka, bo nie miałam takich pewniaków, a tutaj po prostu otwieram, patrzę sobie, który kolor mi pasuje do danego makijażu i są rewelacyjne. Za tą paletkę dałam coś około 12 zł. Myślałam jeszcze o tej paletce Nude, ale trochę nie byłam pewna tej ilości perły w tych brązach, beżach, bo ta paletka jest dla mnie uniwersalna, użyję przy wielu makijażach, a tamta już tak niekoniecznie. Także wzięłam tą i jestem mega, mega zadowolona. I ostatnią rzeczą, jaką wam powiem, bo widzę, że już filmik zdecydowanie za długo trwa, jest to rzecz, którą kupiłam przez Hanie. Przez Hanie z kanału Digital Girl. I tak, jesteś winna, Haniu, tego wszystkiego, bo pokazałaś nam nowe róże z Essence. Tylko że Hania kupiła sobie inny kolor niż ja. I ja już wam zaprezentuję. Ja wzięłam sobie tą taką bardziej zdecydowaną paletkę, w której przechodzą pomarańczy róż. I powiem wam, że na żywo, nie wiem jak to teraz wygląda, zobaczę potem, tutaj jest intensywny pomarańcz, idzie w taki koral, tutaj jest taki łosoś, koral i dopiero w róż. Przepiękne, można używać oddzielnie, łapiąc tylko te konkretne kolory lub sobie rozmieszać, że tak powiem, i stworzy się jeszcze całkiem inny kolor. Także ta paletka mnie po prostu oczarowała, zachwyciła i ja za nią dałam niespełna chyba 10 zł. Przepiękna. Planuję z nią zrobić niedługo jakiś fajny tutorial. Powiem wam, że ona jest na tyle dobrze napigmentowana, że
nawet myślę, że użycie jej do tutorialu jako cienie to jest niegłupi pomysł. No, także wzięłam ten produkt i myślę, że będę z niego zadowolona. Essence, Blush Up, Powder Blush i to jest kolorek 10, Heart Wave. Bardzo duży to jest róż. On ma 8 gram. Jedyną rzeczą, jaką znowu się wkurzyłam i niestety to akurat zauważyłam dopiero w domu, ponieważ te róże są bardzo nisko, ja poprosiłam panią klientkę, żeby mi podała i nie sprawdzałam już po prostu tych róży. I niestety wzięłam róż, który był macany. I mnie to bardzo zdenerwowało, bo nie chciałam kupić używanego, tym bardziej, że tam było jeszcze kilka, no ale niestety kupiłam i po ptokach, na szczęście nie był jakoś bardzo zmasakrowany, tylko tam wiecie, widać było jakieś paluchy, no ale to znowu jest ta sama sytuacja, że klienci otwierają sami sobie produkty, co nie jest w porządku. No i to by było na tyle z zakupów, które poczyniłam w Rossmanie na minus 49% oraz w Naturze na minus 40%. Dajcie znać, czy macie jakieś z tych produktów, co o nich myślicie, czy skusicie się na któryś z tych produktów, które ja wybrałam. No, bardzo, bardzo jestem ciekawa, co o tym myślicie. Chciałam wam przypomnieć, że filmy na kanale Anioł na Rosolach będą się pojawiać regularnie w piątki, niedzielę i środy. Dzisiaj jest czwartek i ja o tym bardzo dobrze wiem. Ten filmik jest taki ponadprogramowy, nadprogramowy, ponieważ chciałabym dać wam taki czas na ewentualne zakupy. Dostaję wasze maile i pytania, co kupiłam, co polecam i na co się po prostu skuszę. Więc nie chciałam czekać do piątku, bo promocja minus 49% trwa tylko do niedzieli. Więc no, fajnie by było, żebyście mieli odpowiednio dużo czasu. Także pamiętajcie, że filmiki regularnie będą 3 razy w tygodniu, a dzisiaj to taki bonusik. No, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o subskrypcji tutaj na dole, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Będę wdzięczna za wasze kciuki do góry, jeżeli film wam się podobał oraz czekam na wasze komentarze na temat dzisiejszego filmiku. No i to by było na tyle. Więcej informacji jak zawsze w opisie znajdziecie. Ściskam was cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!